Łowisko Barduta od dawna było na naszej liście karpiowych wyjazdów. W końcu udało nam się tutaj dotrzeć i mam nadzieję, że na tym filmie uda nam się pokazać piękno tego kameralnego zbiornika. Dlatego na tą chwilę zapraszam Was na krótki lot wokół tego łowiska, abyście mogli zobaczyć, jak tutaj jest pięknie. Lecimy! Pierdolę! 24 kilo! Co? No sprawdzę jeszcze raz. No ma! Jest! I tutaj by się przydał wam. Wow! Ja pierdolę, jaki kabanos. Kurde, jaki szeroki w tym. Zaczynamy swoją zasiadkę na Barducie i od samego początku nie jest lekko. Wskakuję w ponton i rozpoczynam poszukiwania miejscówek, w których mogłyby żerować karpie. Niestety w tym samym momencie zaczyna padać deszcz, który coraz bardziej się rozpędza. No nic, zaciskam zęby i robię swoje. Takie to już uroki wędkarstwa. Na ponton wziąłem ze sobą tyczkę do badania dna i łudziłem się, że w okolicy przeciwległego brzegu uda mi się odnaleźć jakieś twardsze place. Jak się później okazało, cała prawa strona łowiska była mocno zamulona, a na dnie było pełno fragmentów zgniłych liści. Po 3-godzinnym stukaniu, kiedy byłem już przemoknięty do suchej nitki, stwierdziłem, że nie ma to najmniejszego sensu. Doszedłem do wniosku, że lepiej będzie, jeśli zacznę myśleć jak ryba i nasze zestawy postawię w miejscach, które odwiedzałbym, gdybym był karpiem. Wiem, że brzmi to trochę idiotycznie, ale tym razem postawiłem na intuicję. Pierwsze branie udało nam się wypracować na wędce Martyny. Niestety ryba zaparkowała pod podwodną pływającą wyspą, która stanowi pewnego rodzaju schronienie dla karpi. Mimo naszych starań niestety nie udało nam się wyprowadzić ryby z tego zaczepu. Tym razem 1-0 dla Barduty. W nocy mieliśmy jeszcze jakieś pojedyncze piki, ale je zignorowałem. Rano po śniadaniu stwierdziłem, że przewiozę nasze wędki. Kiedy zacząłem je zwijać, doznałem prawdziwego szoku. Ja nie chcę wiedzieć, ile my mieliśmy brań tej nocy. Zestaw był położony przy tych takich puchatych drzewach. Zobaczcie. Ryba ewidentnie pobrała przynętę, skręciła mocno w lewo, a ja przez swoją głupotę nie miałem nawet ani jednej sygnalizacji. Ale o tym wam opowiem. Wszystko na spokojnie później. Jakich błędów nie należy popełnić na Barducie? Tak chyba będzie nazywał się ten odcinek. O. Co tu się musiało dziać pod wodą? O kurna, patrzcie. Mam nadzieję, że teraz się troszeczkę zrehabilituję, ale mieliśmy tyle brań, które nie były w ogóle zasygnalizowane przez to, że mamy tak nisko ustawione wędki. Żyłka jest zaczepiona o lilię i jest jedno wielkie gówno, za przeproszeniem.
Nie dość, że ryba musiała się męczyć, ja nie miałem sygnalizacji. I tyle, panowie, mam do powiedzenia. Prawdopodobnie nie uwierzycie w to, co za chwilę wam powiem. Ja też to nie wierzę, ale na środkowej Wence o poranku mieliśmy jedno piknięcie, taki dość duży opad. W związku z tym, że mieliśmy jeszcze inne wędki do ogarnięcia, zostawiłem to. No ale nadszedł czas na przewiezienie tej wędki, więc do pontonu włożyłem wszystkie niezbędne akcesoria. Postanowiłem, że tą wędkę po prostu przewiozę. No i okazało się, że wędka, która była wywieziona znowu pod drugi brzeg, pod tą pływającą wyspę, żyłka szła centralnie tutaj w te kapelony. Ja znowu złapałem się za głowę. Tym razem niestety nie wziąłem kamery sportowej na głowę. No i zacząłem rozplątywanie w tych liliach. Jak dopłynąłem do kolejnej kępki lilii, zobaczyłem, że ledkor już jest, że tak powiem, na powierzchni, ponad powierzchnią. Więc byłem na 100% przekonany, że nie ma tam ryby. Podpływam. Dwa razy mocniej szarpnąłem ze ledkor i nagle rolada. No to wiecie, emocje od razu wskoczyły. Zacząłem się tam szamotać na tym pontonie. Ta ryba cały czas pikowała znowu w grążele. Ja próbowałem ją odciągać. No i udało się. Mamy rybę w podbieraku i najprawdopodobniej jest to rekord łowiska. Wiecie co? Wyjąłem tego karpia z wody i ewidentnie stwierdzam, że jest on jeszcze mniejszy niż spodziewałem. Nie będę go ważył, ale wam go pokażę. Zobaczcie, jakie maleństwo nam się trafiło. Takim karpiem zaczynamy zasiadkę na barducie. Deszczową zasiadkę. O! Taki szkrabik. Buziaczek, dwie fotki i do wody. Czekamy na konia. Trzymajcie się. Sami możecie zobaczyć, że nie jesteśmy raczej pożądanymi gośćmi na barducie. Teraz właśnie miałem przewieźć jeden zestaw. Znowu zaczyna padać deszcz. I powiem więcej, ma tak lać przez cały nasz wyjazd. Ja już jestem kłębkiem nerwów. Pasmo niepowodzeń, 3 stracone ryby. Zobaczymy, co przyniosą nam następne kolejne dni na barducie. Jak widzicie, chwilowo nie pada, więc aktualnie sięgnąłem po aparat i postanowiłem chwilę z wami pogadać. Chciałem się z wami przede wszystkim podzielić takimi moimi wskazówkami, może częściowo przestrzec was przed błędami, które ja popełniłem. Osoby, które mają w planach przyjechać na Bardutę, myślę, że z tego by skorzystały, no bo po co uczyć się na swoich błędach, skoro można na cudzych? A więc do rzeczy. Miniona noc obdarowała nas kilkoma braniami. I tutaj, ze względu na to, że mamy bardzo krótkie podpórki,
i ułożenie wędek nie jest do końca prawidłowe, jak na bardutę przystało, ponieważ żyłka, która osiada na liliach, praktycznie eliminuje wam jakąkolwiek sygnalizację na brzegu. Jeżeli macie ułożone tak wędki jak my, czyli bardzo nisko, pojedynczy pik, jesteście przy wędkach albo możecie pożegnać się z rybą, bo ona zaraz zaparkuje w jakimś zaczepie. I tak naprawdę tutaj czas jest bardzo, bardzo cenny, bardzo ważny, ta szybkość reakcji. Ja po raz kolejny zbagatelizowałem problem i powiem wam, że no jestem trochę przerażony tym, że tej sygnalizacji po prostu nie ma. Lilie wszystko blokują, wszystko wyłapują. No i teraz troszeczkę kombinujemy. No, wyżej wędek nie ustawimy, ale jeżeli wy możecie, to dobrze się do tego przygotujcie i weźcie odpowiedni stojak, który umożliwi wam takie pionowe ułożenie wędek. Także to jest punkt numer jeden. Druga kwestia, miejscówki. Słyszałem, że ta lewa część zbiornika no nie płaci rybami tak jak ta prawa, na której właśnie siedzimy. Jest tam dużo więcej twardszych miejsc, ale niekoniecznie ryby sobie je upodobały jako żerowiska, tak mi się wydaje. Ponieważ tutaj mamy wszystkie zestawy położone naprawdę no, na takim mule. W momencie, kiedy spuszczałem ciężarek z haczykiem, za każdym razem, kiedy wracałem im z powrotem, była jakaś roślinność na haczyku, był jakiś syf, jest tam masa tego, naprawdę masa. Dlatego kolejna wskazówka ode mnie. Za każdym razem, wywożąc zestawy, zamontujcie sobie chociaż jakąś małą PV-kę, przewleczcie sobie ją przypon. Najlepiej by było nadziać haczyk po prostu, przebić na wylot tą PV-kę. Ja tutaj zastosowałem taki Stigmix. Chciałem, żeby po prostu grot haczyka był bezpieczny i ja jestem spokojniejszy na brzegu, że wiem, że eliminuję w ten sposób ryzyko osadzenia się jakiegoś syfu na haczyku, no, a tego ewidentnie nie chcemy. Także to jest taka mała wskazóweczka, wywożąc zestawy, PV-ka must have. Trzecia moja wskazówka jest taka, że warto by było również troszeczkę wyżej podnieść przynętę. Ja przykładowo, stosując na tej zasiadki blowback rigi, wydłużyłem nieco włos i pomyślałem, że może ten blowback rig z lekko wydłużonym włosem będzie zdecydowanie lepszy. No, na razie się nie chcę chwalić, no bo nie mamy czym, tak na dobrą sprawę, ale uważam, że to powinno zagrać. Na tą noc, która nadchodzi, zrobię taką modyfikację i liczę, że będzie lepiej. Chyba ostatnia moja wskazówka taka na szybko, no to to, że łowiąc na barducie, próbujcie łowić na sztywno. Razem z Martyną mieliśmy jedno branie, gdzie ryba zaparkowała pod wyspą. Nie dało się już nic zrobić. Nie ma opcji, wpłynęła zbyt głęboko. Naprawdę tam się mocowaliśmy, próbowaliśmy jakoś wydubać tą żyłkę spod spodu. Nie było absolutnie na to szans. Także łowienie na sztywno na barducie zdecydowanie wskazane. Także to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie wstępne moje wskazówki. Chciałem wam od razu to powiedzieć na początku filmu, żebym ja nie zapomniał, a żebyście wy ewentualnie już na samym początku wiedzieli, co jest bardzo ważne, przyjeżdżając tutaj, na co zwrócić uwagę i być lepiej przygotowanym. Jeżeli chodzi o łowisko, naprawdę bardzo mi się podoba ta woda. Kameralna, nieduży zbiornik, ale na przykład nie mamy sąsiadów nawet teraz na tym pomoście, no o tym mniejszym pomoście, dzięki czemu jesteśmy sami w środku lasu. No brakowało mi takiej zasiadki, gdzie powędziemy sobie sami, nie ma nikogo po prostu. Ostatnio trochę lubię co jakiś czas sobie pojechać na takie zasiadki, gdzie jesteśmy tylko ja i Martyna. No i fajnie w ten sposób spędzamy czas. Ja trochę zlekceważyłem tą bardutę i jak widzicie, ona pokazała mi swój pazur, pokazała, kto tutaj rządzi. Także lekcja pokory dla mnie. I dobrze, to taki zimny kubeł wody na łeb się czasem przyda. Dalej wiem, że popełniam mnóstwo błędów. Po prostu się uczę łowienia w takich trudniejszych warunkach i wiem, że jestem przekonany o tym, że po prostu to na innych wodach również zaprocentuje. Będę wczuł się wtedy trochę pewniej i będę miał no, większego skilla po prostu. Tyle ode mnie. Kończę ten przydługi monolog i mam nadzieję, że pokażemy wam już jakąś taką konkretną rybę z barduty, bo po taką właśnie tutaj przyjechaliśmy. Thank you.
ciągu dnia karpie na Barducie nie były zainteresowane żerowaniem, dlatego nastawiliśmy się raczej na nocną aktywność ryb. Wyciągnęliśmy wnioski z dnia poprzedniego i postanowiliśmy być bardziej czujni. Każde, nawet najdelikatniejsze piknięcie na sygnalizatorze motywowało mnie do tego, by podnieść swoje 4 litery i sprawdzić, co się dzieje. Wędkując w tak gęstej roślinności, gdy ryba wpłynie w głąb kapelonów, to kolejnej sygnalizacji możecie już się nie doczekać. Oczywiście energiczne brania również się zdarzały, ale stanowiły one raczej wyjątek od reguły. Pierwszy odjazd zaliczał się właśnie do tych delikatnych. Walka była bardzo zaciekła i karpie z Barduty dały mi mały pokaz swojej siły. Po kilkunastominutowej walce na pontonie karp był wycieńczony do tego stopnia, że do podbieraka wpłynął dosłownie do góry brzuchem. Oj, zmęczona jesteś. Pięknie i delikatnie. O Jezu, ale wymęczona. Po powrocie na brzeg ryba powędrowała do slinga w oczekiwaniu na poranną sesję zdjęciową. Na kolejny odjazd nie musieliśmy długo czekać, ale tym razem batalia rozgrywała się w samym środku kapelonu. W takich okolicznościach najważniejsze jest to, by zachować chłodną głowę i nadmiernie się nie podpalać. Starałem się być całkowicie skupiony na odplątywaniu żyłki i jednocześnie obserwować otoczenie. Jeśli podczas holu delikatnie pociągniemy za żyłkę w swoim kierunku, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ryba nadal jest na końcu zestawu oraz zlokalizować jej dokładne położenie po poruszających się na powierzchni kapelonach. Gdy nawiązałem kontakt wzrokowy z rybą i widziałem, że jest już gotowa do podebrania, wsunąłem delikatnie podbierak do wody i w tym momencie chciałem Wam przy okazji pokazać, jak bardzo nie przygotowałem się do tego wyjazdu. Sorry, ale łowiąc w tak wymagających warunkach, posiadanie podbieraka ze sztywną ramą jest obligatoryjne. Ryba była mała, więc za drugim podejściem w końcu udało mi się umieścić ją w siatce, ale w kolejnej części filmu pokażę Wam, że przy dużej rybie nie jest już tak kolorowo. Postanowiłem, że zwrócę jej wolność, wypinając ją bezpośrednio z podbieraka. Postawię na nowo zestaw w tym samym miejscu i udam się z powrotem do spania. Mój sen nie trwał zbyt długo, ponieważ zaliczamy kolejne delikatne branie. Sytuacja analogiczna do tej, która miała miejsce przed chwilą. Nieduży karp zaprakował w zaczepie, ale po sprawnej akcji w kapelonach udaje mi się rozpocząć z nim walkę na otwartej wodzie. O, dobra, super. Piękny jest. Piękna ryba. Nieduża ryba o przepięknym ułuszczeniu wróciła z powrotem do wody. Ostatnie branie tej nocy miało miejsce na wędce Martyny, której udało się złowić pięknego karpia pełnouskiego. Te łuskacze to w pewnym sensie znak rozpoznawczy Barduty. Są nietuzinkowe, smoliste i złote jednocześnie. Naprawdę coś niesamowitego. Ale o tym może nie będę się nadmiernie rozgadywał, ponieważ Martyna sama zaprezentuje Wam swoją zdobycz już niebawem. No i jesteśmy po drugiej nocy na łowisku Barduta. Muszę się Wam przyznać, że wyciągnęliśmy wnioski i mamy tym razem rewelacyjną skuteczność. Przez noc udało nam się wypracować aż 5 brań, z czego wszystkie powędrowały do podbieraka. Fakt faktem, dwie z tych 5 ryb były takie niedowagi. Jedna była podobnej wielkości jak ta, którą widzieliście już na filmie, więc od razu ją wypiąłem. I drugi karp w granicach 5 kg, bardzo ładny, ale stwierdziłem, że od razu po holu po prostu go wypuszczę.
Mimo tego, że widziałem, że nie jest to duża ryba, chciałem mieć ogromną satysfakcję, żeby włożyć go jednak do podbieraka po ciężkim holu w tych liliach, w tych kapelonach. I się udało. Także dwie rybki wypuszczone, a trzy zaraz Wam zaprezentujemy. Piękne ryby z barduty. Pierwszą z nich w zasadzie już mam, za chwilkę pokażę. Mam nadzieję, że mi nie ucieknie, ale różnie może być, więc nie mrugajcie. Jak możecie zobaczyć, ryba dość mocno odpoczęła. Naprawdę ciężko jest mi ją teraz ujarzmić, ale mam nadzieję, że zobaczycie piękno. Zarówno tej ryby, jak i krajobrazu, który mamy w tle. Boże, ty. Bije mi ogonkiem. No, powinna już być troszeczkę słabsza. Więc mamy kilka sekund dla fotoreporterów. Proszę bardzo. Cykamy foty. Zwracamy jej wolność i bierzemy się za kolejną. Zobaczcie, no przepiękna. Widać, że są to takie charakterystyczne ryby. Niecodziennej urody. Piękne, takie wielkie łuski. Naprawdę coś wspaniałego. Druga ryba, którą chcieliśmy Wam zaprezentować, to prawdziwa wyścigówka. Smukły, długi karp z pokaźnym ogonem w pełni zasłużył na sesję zdjęciową w klimatycznej scenerii. Chcąc jednocześnie pokazać Wam bardutę z nieco innej strony, opuściliśmy pomost i prezentację ryby przeprowadziliśmy w leśnych zakamarkach tego zjawiskowego łowiska. No i mam do zaprezentowania Wam kolejną rybkę, którą udało nam się przechytrzyć. Naprawdę, tak jak Wam wcześniej wspominałem, ryby na barducie są bardzo charakterystyczne. Długie, smukłe. I taki również jest ten karp. Żeby nie przedłużać, od razu Wam prezentuję tą wyścigówkę. Chciałbym zaznaczyć, że ryby na barducie świetnie walczyły. Tak naprawdę w momencie, kiedy wsadzałem je do podbieraka, były już niemalże wycieńczone. Także hol naprawdę super. Nie są to duże ryby, ale bardzo cieszą. Bardzo cieszą, bo są łowione w trudnych warunkach. A barduta, mimo tego, że jest piękna, jest momentami niesamowicie trudna. Zobaczcie na tą piękność. Zwróćcie uwagę na te łuski przy ogonie. Coś pięknego. Gruba łuska. Masywna. Piękna, wyścigowa ryba. Tak jak wcześniej wspomniałem, ostatnia ryba, którą chcieliśmy Wam pokazać, należała do Martyny. Muszę ją pochwalić, ponieważ z zasiadki na zasiadkę radzi ona sobie coraz lepiej i większość czynności jest w stanie wykonać samodzielnie.
Na przestrzeni ostatnich lat naprawdę wiele się nauczyła i idzie jej coraz lepiej, a moja pomoc tak naprawdę ograniczyła się do minimum. Nie od dziś wiadomo, że kobiety mają rękę nie tylko do pięknych, ale i dużych ryb, o czym przekonacie się w kolejnej części filmu z Barduty.